Cześć! Cześć, witajcie, w piątek nagrywamy. Dzisiaj pod sofonem to będziecie mogli zobaczyć od razu, jak to wideo wygląda. Poko, spoko. No moje po co? No, po co, ale... no i co? Ifa i po ifie, nie? Trochę tak nas ta ifa schechłała. Co ci się najbardziej podobało z rzeczy komercyjnych, powiedz? Kurczę, wiesz co, ale pytasz o telefony, czy no, w ogóle? No, telefony. O telefony, wiesz co, chyba najbardziej... Kurczę, no aż głupio mi to mówić. No BlackBerry tak mi najbardziej się wrył w pamięć, bo po prostu był inny niż cała reszta. A, że z klawiaturą, że klawiaturka, tak? No sympatyczna rzecz, no szczególnie tak, w czerwonej obudowie. Ale to jest średnio zmieniona ta wersja Kia. Ona się nie różni, zdaje się, od nie, tej podstawowej. No różni się, no ma trochę słabsze flaczki, ma trochę, że tak powiem, mniej szykowną obudowę, ale też wygląda fajnie, szczególnie ten czerwony, taki trochę ukłon może w stronę młodzieży. Chociaż kurczę, no czy młodzież kupi jeżynkę? Mnie się najbardziej podobało coś innego. Nie, młodzież nie kupi jeżynki, mowy nie ma. Po co komukolwiek jeżynka dzisiaj, chyba że ktoś pisze rzeczywiście, no tak, na klawiaturze. To wtedy potrafi być rzeczywiście telefon bardzo użyteczny i bardzo fajny. No, wiem, bo Kia drugiego w tej chwili robię, tak? Znaczy, no tak. Przeglądam go troszeczkę dokładniej. W związku z tym wiem, że to może być urządzenie fajne, ale raczej nie dla młodzieży, która nie używa takich smartfonów. Chyba że dużo tu ukończą. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, to powiem szczerze, że podobałeś, to mi się bardzo nic nie podobało. Natomiast zwrócił moją uwagę chyba najbardziej ze wszystkiego ten Soniak nowy Z3. O, widzisz, tak? No tak, nie. Sony faktycznie też ma coś w sobie, chociaż no już nie jest tak wyróżniający się jak Jerzyna. No. Sony się obudziło i zaprojektowało nowy design smartfona. Spotkałem się z takim zdaniem, z taką opinią, jak byliśmy na targach. Ktoś mi mówił, że tam w Sony musi siedzieć jakaś trzecia kolumna. Siedzą i wymyślają, co z nowych rzeczy najgorszego wrzucić do swoich smartfonów. I to robią. A jakich dobrych rzeczy tam nie wkładać, albo mało tego, pozbawić dobrych rzeczy swoje smartfony. I to troszeczkę tak wygląda. Design jest, słuchajcie, na pierwszy rzut oka, no fajny, no wygląda no, inaczej niż wszystko. Ale już złośliwcy tak? Mówili, że podobny do Samsunga się zrobi. Nie. No tak, nie, takie słyszałem opinie jasne. Nie jest podobny. Nie jest tego oczywiście, powodu, że ta bryła jest zupełnie inna. Są ścięte boki, ale one nie są zaokrąglone. Nie są tak jak u one Samsunga, są, no więc... Nie wiem, no łezki są po prostu, tak? Tak, więc ja się odcinam od tej opinii, natomiast spotkałem się z taką. No. Natomiast również się spotkałem z taką opinią, z przekąsem lekką, że będzie to najlepszy na rynku telefon jesieni z jednym tylnym aparatem fotograficznym. I bez nocza. I bez nocza. Ale kurczę, z drugiej strony... Nocz nikomu do niczego nie jest potrzebny. Ja a drugi aparat jest? Wiesz, nie. Drugi aparat, znaczy słuchaj, ja w tej chwili już widzę uzasadnienie dla drugiego, a nawet dla trzeciego aparatu, szczególnie jeżeli to jest teleobiektyw i obiektyw no tak. Szeroki. Nie, no. Tu trochę masz mogę rację. Dorzucić jeszcze czwarty, żeby był czarno-biały, tak? Który tak. Będzie wyciągał kontrast. A wiesz, że Nokia jeszcze dorzuci piąty, podobno? Nokia jeszcze dorzuci piąty. Będzie... Wygląda to odlotowo. Nie wiem, czy widzieliście, słuchajcie, zajrzyjcie koniecznie, bo rzecz wygląda ślicznie. To jest na planie kwiatka albo gwiazdki, jak wolicie, w środku jeden aparat, naokoło reszta. Lampa błyskowa i prawdopodobnie, znaczy może jest dalmierz laserowy na przykład. Pewnie tak, bo to tak wygląda, wiecie, także możliwe, że tam będzie po prostu dalmierz laserowy. Wygląda dosyć obłędnie. Ja jestem ciekaw po prostu, który czemu będzie służył, bo do czegoś będą wykorzystywane przede wszystkim. Ja mówię, jestem w stanie wymyślić aparat główny, szeroki kąt, teleobiektyw, czarny, czarno-biały. Jak ich znam, to oni odwalą coś takiego, że one będą się nawzajem uzupełniać i to nie będzie tak, że pracuje w danym momencie tylko jeden obiektyw, jedna matryca robi zdjęcie, tylko czyli zamiast jakieś szerokiego kąta będzie na przykład będzie składane łączenie z dwóch obiektywów. No, może akurat tutaj nie, ale na przykład będziesz miał tak jak Huawei było, kolorowy i czarno-biały i to wszystko było razem łączone potem programowo. To może też coś na podobnej zasadzie odpalą, ja no nie wiem. Uprę się, żeby jeszcze wrócić do tej XZ3, dlatego że powiedziałem, natomiast nie powiedziałem o konkretach. Sony pozbawiło Xperię jacka. Nie znajdziecie już tam jacka niestety. Adam narzekał troszeczkę, że brudzi się
obudowa i nie byłby to duży problem, gdyby była możliwość na przykład łatwego nałożenia na tą obudowę jakiegoś case'a. Natomiast ta obudowa ma na tyle skomplikowany profil, że znalezienie case'a może być trudne. Zarówno wykonanie, jak i później... Tylko trzeba będzie zapłacić. Nie? Tylko trzeba będzie dodatkowo dać pieniądze oczywiście. No u Chińczyka może być gorzej z zakupem, te ale... smartfony są niebrzydkie. No dołożyli opcję taką, którą znacie pewnie z HTC-a, tak, tylko że ona trochę inaczej działa. No nie, dlatego, tam się stuka, nie? Tam się stuka w bok, tak? I wtedy można rzeczywiście sprawdzać, jakimi opcjami się stuka. A HTC-a, przypomnijmy, wciskamy... Co? Kurczę, powiem szczerze, że nie zapamiętam. Jakiś tam dodatkowy panel interfejsu się pokazuje. Pośpiech, można sobie tam jakieś skróty porobić, ale myślę, że to nie jest jedyne zastosowanie. Patrzę, z rzeczy takich, które sobie jeszcze wynotowałem, za nisko jest znowu czytnik linii papilarnych. Jest naprawdę za nisko. Ja przymierzałem, biorąc do ręki tą XZ3 i po prostu się nie trafia. Trzymając normalnie telefon, trzeba go przesunąć troszeczkę i dopiero celuje się w czytnik. Po co? Nie pierwszy raz to zrobili. Ale po co? No kurczę, no. Tutaj specy od używania rzeczy i wystarczyłoby przymierzyć, nie wiem, albo zmierzyć średnio, jaką się ma długość, gdzie się trzyma. No kurde, to jest duża japońska może firma. Może ktoś tam ma krótszy palec, może tam stolarzy zatrudniają. Chyba, palce poobcinane i dlatego tak, no może to jest ukłon w stronę tych, co sobie palca obcięli. I chyba ostatnia rzecz, jest IP68, o czym warto wspomnieć może? Chociaż akurat w Xperiach to jesteście pewnie przyzwyczajeni, było że jest. Od lat. Nie. Natomiast to, co jest jeszcze istotne, to, że globalnie dostaniemy wersję z mniejszą pamięcią RAM. Natomiast na Daleki Wschód, znaczy konkretnie w Tajwanie i w Hongkongu, dlatego że tam wszedłem i sprawdziłem lokalnie w serwisach Sony, będzie wersja z 6 giga pamięci RAM. U nas jest wersja z 4. No, znowu pewnie usłyszymy, że a to my pech. Tak wolimy. Nie? My nie potrzebujemy więcej RAM po prostu. Nie rozumiem. Tego, co Sony robi, nie rozumiem. To jest na pewno poprzedzone wieloma badaniami rynku. Ale to nie tylko Sony tak robi. No. Wiesz co, ale tutaj jest nagromadzenie po prostu rzeczy, które są idiotyczne. No, po prostu idiotyczne. Pomijając fajny design smartfona, który mówię, jest fajny. Ten pojedynczy aparat, wiem, Sony, słuchajcie, ja miałem Xperia Z2, powtarzam to jak mantrę, ale miałem, lubiłem. Ona potrafiła robić zdjęcia z bokach, z rozmytym tłem i jednym aparatem. To się daje robić przy wykrywaniu krawędzi. Natomiast, kurczę, to już nie jest ten czas, kiedy można konkurować z tuzami rynku, nie wrzucając tam drugiego aparatu. Kurczę, może oni wcale nie chcą z nimi konkurować, co? Może nie chcą. Może chcą po prostu przetrwać, przeczekać pod kamieniem. To kiedyś takie były zapowiedzi, że oni te smartfony to tak tylko robią, bo wypada robić, a oni jeszcze nam pokażą. Także pamiętajcie, Xperia XZ3, ciekawy design, najlepszy telefon jesieni z jednym aparatem fotograficznym. No. Ale tak wspominałeś o HTC, oni też byli, nie? Pokazali Life'a. HTC pokazał Life'a, ja powiem szczerze, się nie skupiałem, dlatego że Life'a zrobiłem, jako że dzięki uprzejmości polskiego oddziału mogłem być zaproszony na prebriefing do Warszawy przed targami jeszcze. W związku z tym rzeczywiście on został wrzucony w materiałach targowych, bo tak powinno być, natomiast ja go rzeczywiście widziałem wcześniej. Fajny smartfon, rozsądna cena, bo 1500 zł to jest rozsądna cena. Nie wiem, czy specyfikacja i czy to, że ten smartfon, no jest fajny, fajnie się go trzyma jest w ręce, fajnie działa. Nie wiem, czy to wystarczy, żeby jakby konkurować, no choćby z tym pocofonem, co to w tej chwili... Tak, no po co zaszalało z ceną Poco, no mówmy Poco po ludzku. Nie, ja będę mówił dobra. Po co, będę miał... No, dobra. Żeby nie było, że reklamujemy. Tak. Oni poszaleli z tym, HTC będzie miało ciężko, kurczę, no. Ja strasznie lubię telefony HTC, tylko choroba na im ciągle nie wychodzi, no. A, XZ3 będzie miało jeszcze, wracam po raz kolejny. A propos Androida, tego, co nie wychodzi. Androida Pi jeszcze będzie miało. To, o to wyszło, patrz. O tym a z tym HTC, jak wiadomo, jak z aktualizacją? Pytaliśmy jak z aktualizacją, nie wiadomo jak z aktualizacją, nie znana jest data, mało tego HTC mówiło, że nie do końca mają jeszcze kalendarz aktualizacji w ogóle dla wszystkich smartfonów, w związku z tym nie bardzo wiadomo niestety. Sympatyczny smartfon, nie wiem czy wystarczy w tej chwili, żeby konkurować cenowo z kurczę, spoko, to raczej ciężko będzie komukolwiek konkurować w tym segmencie. No. Druga rzecz, która na targach zwróciła moją uwagę, to jest taki smartfon, o którym wcześniej czytałem. Mało tego, chyba nawet pisałem wieki temu newsa.
To jest smartfon Hisense'a, który ma podwójny wyświetlacz z jednej strony zwykły tej IPS TFT, to już z było. Drugiej strony ma Inka, tak było. Ale kawał czasu temu ty o tym pisałeś, nie? No, kawał to cały czas jest ten sam smartfon? Tak, to jest, obawiam się z tym, że on już wtedy był jakby, znaczy on jeszcze wtedy był w fazie prototypu i nadal jest, jak się okazuje, w fazie prototypu, dlatego że ja rozmawiałem tam z człowiekiem na miejscu, na stoisku, bo nie wszystko działało w tym smartfonie. Ja mówię, że tak, no te, które są, jest angielski interfejs w tej chwili. To będzie najbardziej dopracowany telefon świata. To znaczy, obawiam się, że nie. Natomiast E-Ink już tam jest całkiem fajny, to by działało. Gdyby ten smartfon miał sensowną cenę i pojawił się w Europie, kupuję. No dobra, ale pewnie się nie pojawi, jak znam życie. Bo spróbuję sobie przypomnieć, nie, kiedy o nim pisałeś, ale znaczy, są tego chyba widziałeś w Hiszpanii, w Niemczech, chyba tak. No to dzięki Bogu ponad pół roku. Tak? No tak, no to jest kawał czasu. I nadal prototyp. Co zobaczymy. No, czy w każdym razie Chińczyk twierdził, że prototyp, ja nie wiem, no w każdym razie nie do końca działa. Kat, słuchajcie, pokazał feature phone'a. O, to jest... Na targach również w Berlinie i pokazał fajnego tego feature phone'a, dlatego że jest to telefon, który po pierwsze jest gumowany, ma podwyższoną odporność, tam jest IP68, jest ta norma militarna, czyli odporny na upadek powinien być. Natomiast jest rzecz fajna, mianowicie jest modem 4G, w związku z tym można tego będzie używać jako routera zwyczajnie na wyjazdach do laptopa na przykład. A no i co ważne, jest system operacyjny, co prawda KOS, czyli taki, powiedzmy, system dla feature phone'ów prosty, ale no już tam będzie można jakieś aplikacje sobie instalować, chociażby mapy, bo GPS-a to też ma. Ma GPS-a i ma GLONASS-a. Także... To jest, słuchajcie, prościutki to jest telefonik, coś... taki zwykły generik. Z guzikami. Wygląda jak generik telefonik z Biedronki, tak? Nie wspominając żadnej o żadnej nie wypominając mocy. Nikomu, natomiast, nie? Natomiast to 4G rzeczywiście robi, te odporności rzeczywiście robią, to jest rzeczywiście bardzo fajna rzecz. No i cena też będzie niezła. To znaczy, mnie ta cena to tak średnio, powiem szczerze, bo tam około 500 zł. No nie cały, to jakoś tak około 500 zł. 450, czy, ale to, wiesz, no jeszcze kwestia tego, ile to u nas będzie kosztowało. No tak, u nas. Nie, to w euro było, ale wiesz, no myślę, że powinna podobna być. 107, no. Nie wiem, bo nie napisałem. Jest podlinkowane, sobie przeczytajcie. 109 euro była cena podana. Ale wiesz, biorąc pod uwagę, że za podobny telefon bez LTE trzeba u nas zapłacić też w okolicach 2,5-3 stówek. Wiesz co, ale daje się kupić taniej po prostu. No dobra, no tu masz rację. Daje się kupić taniej stąd. Natomiast tam jest uniwersalność, jest voice over LTE, jest voice over Wi-Fi, także jest takie coś pomiędzy smartfonem a feature phone. Snapdragon 205 w takiej popierdolce jest Snapdragon i bateryjka 2300, także na wyświetlacz QVGA 2,4 cala. No daje się z tego korzystać. Ja się nim chwilę dłuższą miałem okazję pobawić dzięki uprzejmości polskiego działu kata. Daję radę, no jedyne co mnie smuci, mogli kurczę trochę lepszy aparat fotograficzny dać, to już by był naprawdę kompletny telefon do zastosowań, powiedzmy takich outdoorowych, specjalnych. A tam co tam, 3 megapiksele, 5 megapikseli? Wiesz co, kurczę, nie pamiętam, jest specyfikacja jakiś marniutki, chyba 2. Nie spisałem z tego wszystkiego, pamięci mogę wam podać, że jest 512 RAM-u i 4 giga flesza. I to rzeczywiście to jest gniazdo na kartę też w razie co, gdyby ktoś potrzebował więcej. No. Mówię, pamiętam, że jak go oglądałem, to właśnie tak stwierdziłem, że kurczę, szkoda, że aparatu lepszego nie dali, więc aparat raczej jest słaby. Tam. Następnego w kolejce mam, słuchajcie, Honora tutaj na kartce. I Honor co prawda niewiele pokazał w Berlinie, dlatego że tak naprawdę głównym newsem Honora była zapowiedź Magica 2. Nie wiem, czy pamiętacie Magica, to jest taka seria Honora nigdy nie kontynuowana. Ona już chyba ze 3 lata ma ten Magic pierwszy. U nas tego nie było. To jest, najbardziej chyba charakterystyczny smartfon Honora, taki, który nie przypomina produkcji Huawei, jest najbardziej oryginalny chyba. Widać, że był zaprojektowany osobno, jako osobna linia. Natomiast ten nowy Magic 2, ma być sliderem, takim troszeczkę podobnym jak Nexus, tak? No. Te też mają się wysuwać aparaty fotograficzne. Chyba już nie zrobi takiego wrażenia jak ten pierwszy. No prawdopodobnie nie zrobi aż takiego wrażenia. Wygląda na takich renderach, bo rendery pokazywali tam na konferencji prasowej. Wygląda na żywo. Nie najgorzej, ale bez przesady. A ma mieć oczywiście Kirina 980, którego z kolei Huawei zapowiedział w Berlinie, ale to za moment jeszcze do tego wrócę.
Natomiast pojawiły się nam dwa Honory z serii w X, tak? Dwa razy 8X się pojawiło. Jeden Max z gigantycznym wyświetlaczem ponad 7 cali. W zasadzie tablet można już powiedzieć. Tak, niemalże tablet. Drugi z IPS-em wyświetlaczem 6,5 cala. Oba Full HD zdaje z plusem. Też nie mały. No i co? Wyglądają nie najgorzej, ale ja nie wiem, powiem szczerze. Jeden ma... Jako ciekawostka, ten większy ma Snapdragona 636. Co nie jest normalne w... No właśnie, nietypowo, nie? Raczej Kirinem. Wiecie, nie wiem, czy pamiętacie, były już takie 7-calowe, nazwijmy to, tablety do dzwonienia. Tylko, że wiecie, no trochę teraz te ramki są węższe, więc może, kurczę... Ja jestem ciekaw, jak to rzeczywiście w ręce wygląda, właśnie, jak się to trzyma i... Jestem ciekaw, no chętnie bym wziął i sprawdził. No już nie będzie to taka paletka jak kiedyś, no ale to nadal będzie niemały sprzęt. To jest średnia półka, nieco wyższa średnia, ale nadal to jest średnia półka. Bateryjki tam są w okolicy 4000 mAh. Przepraszam bardzo, duży ma 5000 mAh. Duży musi mieć większą, no bo więcej... Duży wyświetlacz, no. także tutaj musi być dużo. Są różne wersje pamięci, tam 64-128 flesza i chyba 4-6 giga w RAM-u. I w jednym, i w drugim. Sprawdzam jeszcze dokładnie, ale w jednym i drugim. W razie czego macie zawsze specki podlinkowane, także sobie możecie zobaczyć. W każdym razie ten duży Honor, owszem, ciekawy, chętnie bym obejrzał. A skoro, słuchaj, już zacząłem z tym Huawei'em, Huawei zapowiedział w Berlinie głównie Kirina 980, tak? Bo to jest taka jakby sztandarowa rzecz, którą Huawei zrobił. Nie pokazali żadnego smartfona, o ile Honor pokazał Playa, którego my znaliśmy jeszcze przed targami. Nie wspominam, bo zdaliśmy go jeszcze przed targami. Polska jako pierwsza go w ogóle dostała do ręki, zdaje się. Albo jako jedna z pierwszych. Natomiast tutaj jakby w tych nowości zabrakło, poza jakby samym procesorem. Oni pokazali jeszcze lokalizator, pokazali głośniczek z Alexą, tylko czyli że takie wypełnienia trochę, nie? Dokładnie. Główną gwiazdą był procesor. No nowe kolorki dla P20 Pro, tak? I tam skórzane tyły. Kolorki ładne, perłowy taki tęczowy kolejny, tak? Fajne, ale... smartfona po prostu. W zasadzie zrobił trochę tak jak Samsung, bo Samsung też w zasadzie z telefonów nie miał niczego nowego, no bo Note, tak? Z tabletów też nie miał, no bo też już pokazał, zegarek też już wcześniej pokazał, no to pokazali telewizor 8K. Natomiast bardzo efektowną prezentację już na samej hali mieli, ogromną halę, gdzie to wszystko prezentowali. Bo ty do Samsunga niepostrzeżenie przeszedłeś. Tak. Nie możemy jeszcze przejść do Samsunga, jeszcze mam coś. Zostawmy Samsunga, bo o Samsungu nie ma co opowiadać za dużo. W każdym razie poza tym procesorem, poza głośniczkiem i poza lokalizatorem prezes Huawei zapowiedział oczywiście serię Mate, to znaczy dwa pozostałe smartfony z serii Mate, bo Lite'a już mamy, prawda? Także został jeszcze Pro i został główny. I tutaj pomijając jakby kwestię tego, że będzie oczywiście Kirin 980 w jednym i drugim, pomijając kwestię tego, że odpowiedni pracownicy Huawei'a przeszli się po tych targach i pozwolili się sfotografować z designem nowych Mate'ów, gdzie tylne aparaty będą oparte na takim zaokrąglonym kwadracie, gdzie będą trzy aparaty fotograficzne i tam lampka błyskowa. To do tego jeszcze dodajmy, że mamy, słuchajcie, rozdzielczości, ponieważ dokumentacja wyciekła. I Mate 20 będzie miał 1080x2244, a w Mate 20 Pro 1440x3120. Takie będą rozdzielczości wyświetlaczy, także to wiadomo. W zasadzie standardzik, nie? W zasadzie standardzik, tak. Coś chciałeś jeszcze o tym Samsungu? Bo ja pomyślałem, że nie mam... Samsung był efektowny, ale nic Samsungu nowego nie zapowiedziałem. To dlatego, że nas ostatnio posądzają, że my tego Samsunga reklamujemy. Dzisiaj nie będziemy reklamować. Nie reklamujemy. Za to poreklamujemy Vico. Vico pokazało trzy nowe smartfony. Dwa takie, taka półka średnia i jeden półka niższa, troszeczkę ten z najniższej z półki, to jest Harry 2, tak, z Androidem Go. Poza tym, znaczy jest View 2 Go i View 2 Plus. Także pokazali. Fajne smartfoniki, naśladujące tą manierę ostatnio z tęczowymi tyłami, tylko że tam na tyle jest nie szkło, tylko plasticzek. Co prawda nadal fajnie. Dobra, to wygląda. Nie potłucze się. Nie potłucze się. Dobra. Trzeba dobre strony wszystkiego. Nie, no dokładnie. No. Jak
już jest plastik, to niech chociaż jakiś pożytek z niego będzie. Słuchajcie, jak tak oglądałem tego Kirina na prezentacjach Huawei'a, to ten Kirin właściwie w 980 we wszystkim jest lepszy od Snapdragona 845, nie wiem czy wiesz. Tak? Umieściłem w newsie tam takie tabele, gdzie są wykresy różne, gdzie ten... No nie zobaczymy, bo Snapdragon właśnie przygotowuje odpowiedź na Kirina 980. Teraz przestraszyli się, że Huawei po prostu zacznie brylować wśród smartfonów, które są dostępne na rynku, że może inne marki sięgną po Kiriny. W związku z tym w sieci pojawiły się rzeczywiście pierwsze benchmarki Snapdragona 855. Można się rozejrzeć, słuchajcie, i... Obawiam się, że to jest jeszcze zbyt wcześnie. No, była nawet plota, że ten Razer szykuje nowy smartfon gamingowy, że właśnie ten Razer 2 będzie miał, ale dzisiaj już tą plotkę szlak trafił, bo się po benchmarku ujawnił tenże Razer ze Snapdragonem 845, także no, poczekamy, myślę, jeszcze trochę. Ty, słuchaj, powiedz mi, jaka jest cecha prawdziwego fana jakiejś marki albo jakiegoś smartfona? Ale którego fana? No jakiegokolwiek. No dobra, ale wiesz, jakiej marki, bo... Dowolnej marki. Weź dowolną markę i powiedz mi, jakie są główne cechy, albo jedna czy dwie główne cechy takiego fana. No, że na prawo i lewo rozpowiada, że ten telefon jest najlepszy tej marki i koniec. No też, I strasznie się irytuje, kiedy ktoś mu udowadnia, że nie ma racji. To ja jeszcze czasami rozróżniam takiego fana, który zakupił smartfon jakiejś marki. Nie bardzo mu ten smartfon leży, ale wydał na niego tyle kasy, że po prostu no nijak. I tutaj się też zdarza, że pomimo tego, że smartfon leży na wszystkich frontach albo na niektórych, co najmniej jest niezbyt fajny, to człowiek wtedy... Ja też tak mam. Kupuję wiadro ocynkowane za straszne pieniądze, okazuje się, że wiadro po 2 miesiącach jest dziurawe. Ja mówię, dobra, okej, idę, to przynajmniej kwiatki podlewam. Fajnie. A co ty się tak tego iPhone'a uczepiłeś? Nie mówię o iPhone'a. No, niemożliwe. Cholera z iPhone'ami, nie. Mówię to przy okazji różnych rzeczy, które się jakby w sieci pojawiły w tym tygodniu, o których nie zawsze newsy pisaliśmy, a które dotyczą marek bardzo różnych. Między innymi, słuchajcie, pojawiło się... jakby podejrzenie dosyć uzasadnione, że benchmarki dotyczące niektórych chińskich marek nie do końca oddają to, co smartfony rzeczywiście potrafią. To się pojawiło w dosyć poważnym serwisie, słuchaj. Ale zawsze tak było. No. Tak, tylko że zawsze jest, słuchajcie, tak, że my mówimy, że benchmarki nie mogą być podstawą do oceny wydajności na przykład jakiegoś systemu, tak? Tutaj się okazało, że jeden z producentów, no cóż, podbijał nieco benchmarki, ale się tak okazało, dlatego że wzięto na warsztat akurat smartfony tego producenta. Udało się wziąć z tymi samymi procesorami, okazało się, że nowe smartfony są mniej wydajne niż stare. Ojej. A to który producent taki? W tym wypadku akurat Huawei, ale globalnie rzecz biorąc, to dotyczy tak naprawdę wszystkich chińskich producentów. Wszyscy tak robią, no przecież jest. Dotyczy to wszystkich, no wiesz, tylko że tutaj, jeżeli chodzi o tą sprawę, no to niektóre benchmarki zostały po prostu wycofane z list smartfonów w benchmarkach, tak? 3D Mark, jeżeli wycofuje z listy jakieś smartfony, to już jest poważnie, jest to tamto. Jeżeli GFX Bench podaje, że coś jest nie tak, no to coś jest nie tak. Kurczę. Z tym, że mówię, ja podchodzę do tego zupełnie na zimno. Po pierwsze, nie traktuję wyników benchmarków jako wyników zupełnie obiektywnych. Po drugie, zdaję sobie sprawę z tego, słuchajcie, nie od dziś myśmy o tym mówili, pewnie już z rok temu albo i dawniej, nie wiem, odkąd właściwie rozpoczęliśmy i odkąd wspominamy o benchmarkach, że można zrobić naprawdę oprogramowanie, które wykrywa, że na urządzeniu uruchomiony jest benchmark, dowolny obecny na rynku duży benchmark, czy jakiś słynny, czy popularny. I urządzenie wtedy, słuchajcie, ustawia się na ten benchmark. Ojej, został uruchomiony. Kilujemy te aplikacje w tle, które chodzą, które są kompletnie niepotrzebne. Po prostu idzie na to remobnie. I wszystkie rączki na pokład. Wszystkie rączki, żeby obsłużyć ten benchmark. I tak to wygląda. Tak to wygląda nie tylko w przypadku Huawei'a, ale i większej ilości chińskich marek. Otóż to, no to nie. Także to jest troszeczkę jest to burza w szklance wody, niemniej warto o tym wspomnieć, dlatego że się staje głośno. Podchodźcie do tego na zimno, naprawdę. Po prostu nie wierzcie benchmarki i tyle. Natomiast jest jeszcze jedna rzecz, która dotyczy Pocophona. Właściwie nie jedna, bo update przyszedł i cały internet zagrzmiał o tym, że 3 dni po wypuszczeniu
po premierze smartfona już przyszedł update. Ja Adama pytałem, dlatego że Adam akurat ma pocofona. Jak go oglądałem, to się okazało, że tam no, ikonki na przykład górne, to tam ikonka operatora, no baterii taka i tak dalej, kosmetyka tam była, że do tam zrobienia. Się nie mieszczą na ekranie. Pozostałe inne któreś ikony, jakieś skróty, gdzieś tam coś nie do końca. Oni to wszystko próbowali uporządkować. Niektórych aplikacji nie można było uruchomić na przykład. Adam mówił, że nie działają powiadomienia. Znaczy, tak? Powiadomienia jakby działają, tylko się na górnym pasku nie pokazują. Nie wyświetlają, no. Na górnym pasku się nie wyświetlają. Także no, spory minus jeszcze, i tego akurat nie poprawili i nie poprawią z tego, co wiem. A, nie poprawią? Tak? Bo tutaj pan z POKO tłumaczył, że no po prostu jest noci się nie da i... Okay. I nie da i koniec, okay. I do widzenia. Pozdrawiam. Przyciski wyrównali, przyciski były najwyraźniej nierówno. Co? Zoptymalizowali uruchamianie aparatu fotograficznego. Nie wiem, o co chodzi, bo nie uruchamiałem na gołym systemie w związku z tym. Powiem szczerze, pojęciem. Nie odczułem różnicy. Jedyne, co czasem mi się nie przywiesza... Nie uruchamiać się szybciej? Wiesz co, może o jakieś milisekundy. Naprawdę, nie zauważyłem, żeby się jakoś drastycznie zmieniło coś, jeżeli chodzi o działanie aparatu. No trzeba by było zdjęcia porównać, bo tutaj już może być różnica, ale jeszcze tego nie robimy. Jeżeli nie? Chodzi o post-processing, też podobne jakieś poprawki. Tak, no zobaczymy właśnie, szczególnie zdjęcia w ciemności. Mieli poprawić nagrywanie dla dwóch mikrofonów również, ta aktualizacja teoretycznie poprawiła. No to sprawdźcie, zobaczcie. Jak nas tam słychać? Jak nas słychać, tak będziecie mniej więcej mieli obraz. I rozpoznawanie twarzy nadal nie działa, tak? Tak, znaczy się działa, ale nie we wszystkich krajach. Jak sobie ustawicie na przykład Indie albo Włochy, to wam zadziała, ale jak ustawicie lokalizację na Polskę, no to... Polaków nie rozpoznają. Ale to nie tylko ten, bo Xiaomi Mi 8 ma dokładnie ten sam problem, przynajmniej ten z polskiej dystrybucji. No, czekam na zaktualizowany egzemplarz, bo miałem robić recenzję, ale sobie odpuściłem, no, bo jak taki killer feature nie działa, no to sorry. Jest jeszcze jedna ciekawa rzecz związana z Xiaomi ostatnio i z promocją pocofona. Pan Donovan Sung, to jest taka gruba ryba, zdaje się, w Xiaomi, pochwalił się na swoim Twitterze zdjęciem jednym, takim zrobionym, z motorem zdaje się ono było. Zrobionym według niego przez pocofona, okazało się, że nie, że to nie ten smartfon, że zdjęcie zostało zrobione przez... Czy zostało zrobione. Tagów tam i tak nie ma, znaczy tych danych EXIF, także można było zidentyfikować, ale pierwotnie to samo zdjęcie pojawiło się na tym samym koncie tego samego pana przy promocji Mi Mix 2S. Wiesz co, ale moduły aparatu... widzisz, no niekoniecznie. No co niekoniecznie? To samo zdjęcie? No dobra, może no sorry. Kurczę, no. Gdyby to było inne ujęcie, no to może. Może mu się robi... porąbało, no bo... Tak, porąbało się mu na pewno. Panu, który jest bardzo ważnym panem i wrzuca na jak już porąbało. Tak przy Xiaomi się przyczepiliśmy, to nie wiem, czy słyszeliście, ale Xiaomi adoptowało nosacze. Te małpy, Janusze. świetny zabieg, bardzo mi się to spodobało. Czekam, aż obejmą patronatem Święto Cebuli, bo to tak się też komponuje. Głupio się śmiać z własnych żarcików, no ale... Nie, mówię zupełnie poważnie, bardzo mi się ta akcja z tymi nosaczami spodobała i świetne zagranie, moim zdaniem. O, tutaj jeszcze znalazłem u siebie w notatkach, że te 5 aparatów w Nokii to oczywiście Zeissa jest. Znaczek Zeissa. Jak spojrzycie, jest zdjęcie naprawdę bardzo wyraźne, jest oznaczenie telefonu. Tam bateria chyba jest wyjęta w ogóle tylna. Nie mam, nie. Jest to szkiełko, tylko są naklejki na tym, ale wszystko. I numer seryjny jest, i e-maile, także ktoś się naprawdę zdrowo podłożył. Oczywiście wiecie, tam przecież kontrolowany według mnie. Na pewno. Ale gdyby nie był kontrolowany, to ktoś będzie miał naprawdę koło tyłka. W każdym razie Zeiss. Diabli wiedzą, czy wszystkie, ale na moje, jeżeli się stosuje nowy układ aparatów, to pewnie wszystkie są Zeissem. Jest jeszcze jedna rzecz związana z chińskimi smartfonami, która wyskoczyła na mnie dawno, mianowicie wyskoczyła taka informacja, zresztą na stronie, którą bardzo lubię, to jest zaufana trzecia strona, która zajmuje się bezpieczeństwem w sieci, szeroko pojętym dosyć, wyskoczył taki news, że Next S szpieguje. Stwierdzili to ludzie, którzy mają zainstalowane Baidu, którzy mają chińskie oprogramowanie i przy uruchomionych niektórych aplikacjach wysuwa się moduł aparatu fotograficznego. Wiecie, jak nie ma wysuwanego modułu, to nie wiadomo, kiedy aparat co rejestruje. Podobnie jak nie wiadomo, kiedy mikrofony co rejestrują, tutaj to już zupełnie bardzo jest, jak to kontrolować.
Natomiast tak, jeżeli chodzi o Chiny, chiński komunikator, chińskie sieci społecznościowe globalnie, chińska nawigacja, tak, zdarza się, a firma, która się na przykład opiekuje mobilnym PUBG-iem, która wydała mobilnego PUBG-a w Chinach na ten, tak, również się tam aparat wysuwa w momencie, kiedy się ich oprogramowaniem uruchamia. Kurczę, ale kto nie szpieguje? Część się przejęła, część się nie przejęła. Natomiast globalnie rzecz biorąc, słuchajcie, jest tak, że tak, no, materiał jest bardzo popularny na fali tego, że chińskie smartfony są niepopularne w Stanach. Natomiast globalnie rzecz biorąc, warto by było zbadać, jak się ten sam Next S zachowuje przy instalacji różnego oprogramowania z Google Play, które również naprawdę potrafi żądać dostępu do wszystkiego. Tak. I my się najczęściej odruchowo na to zgadzamy, znaczy ja nie, ale wielu użytkownicy bardzo często machają ręką i się po prostu zgadzają, bo chcą mieć program i ich nie interesuje, co ten program robi. Natomiast globalnie rzecz biorąc i chińskie telefony, i chińskie oprogramowanie, i wcale nie chińskie oprogramowanie, tylko bliższe Europy, robi dokładnie to samo. A także trochę też znowu burza w szklance wody. I ja sobie tutaj pomyślałem, że to fajnie jest mieć takiego Nexa, który nie ma aparatów na wierzchu, bo wtedy przynajmniej wiesz, co cię szpieguje, tak? Uruchamiasz aplikację, wysuwa ci się w aparat fotograficzny, jazda z tą aplikacją, albo szukam czegoś, co zastąpi mi ją, albo no cóż, no godzę się na to, że mnie będzie szpiegowała, tak? No. Bardzo jest inne wyjście. A mówię o tym dlatego, że użytkownik właśnie zwrócił uwagę, że o, to ten smartfon, który szpieguje. No, szpieguje, podobnie jak cała reszta smartfonów, cała masa oprogramowania. Słuchajcie, godzimy się po prostu na to, mając smartfony, to jest przykre, ale godzimy się na to, że jesteśmy szpiegowani zarówno przez twórców oprogramowania, twórców systemu operacyjnego, bo Google tutaj też niestety ma swoje za uszami z Google Maps. Nie dajmy się zwariować. No. W każdym razie globalnie rzecz biorąc nie jest aż tak fajnie. Chcecie mieć smartfona, to godźcie się na to, że prędzej czy później ktoś strasznie was dużo wszystkiego, a myśmy już przekroczyli pół godziny. Słuchajcie, szybko spróbuję, idzie, naprawdę. Mów. Vivo V11, Vivo V11 Pro i Vivo V11i. W zasadzie to są dwa smartfony, mimo tego, że wymieniłem trzy nazwy. Natomiast Vivo tak do końca zdaje się nie bardzo wie, które co sprzedaje na jakim rynku, albo właśnie wie. W każdym razie mają inne nazwy. V11 i V11 Pro to jest w zasadzie ten sam smartfon. V11i to jest troszeczkę inny. Jest różnica w wyświetlaczach, tam w jednym jest AMOLED, w drugim jest IPS, jest różnica w procesorach, bo jest Snapdragon i MediaTek. Jeden ma czytnik w ekranie, drugi ma styl, niemniej są dwa. Natomiast o tym z wyświetlaczem 641, czyli o tym V11 Pro, warto może powiedzieć jeszcze tyle, że on dostał swojego klona w Indiach właśnie, nie, w Chinach, który się nazywa X23 i który ma niemalże identyczną specyfikację. Mówię niemalże dlatego, że tam są inne aparaty fotograficzne. W X23 jest troszeczkę więcej pamięci. Także ten. A poza tym fajne kolorki dodali. Naprawdę fajne kolorki takie które no jak ktoś chce poświecić smartfonem, nie? Znaczy gradienty gradientami, tam są takie bardzo neonowe kolory. No żółty i pomarańczowy rzeczywiście, które świecą po prostu bardzo mocno po oczach. Tak, jest dużym logo jeszcze. Wyskoczyła Motorola P30 Play, to w chińskim oddziale Motorola, Snapdragon 625, wyświetlaczek 5,86 cala i właściwie to tyle, ile o tym smartfonie można powiedzieć, bo tak poza tym... Plota, no jeszcze nie ma go oficjalnie. Nie, jest oficjalnie. Mówisz, już dalej? Jest, dzisiaj jest oficjalnie. A patrz, tak. No ja dzisiaj przeoczyłem, wczoraj była nieoficjalnie. Ja go dzisiaj robiłem nie z żadnej teny, nie z żadnych przecieków. Nie, no bo on był wczoraj na stronie, z chińskiej strony. No się wczoraj pokazał, zdjęli go, więc ja uznałem, że aha, zniknął, to dobra, to jest nieoficjalnie. Był dzisiaj bez żadnego problemu. No tak, to widocznie wczoraj komuś się coś omsknęło. Troszeczkę okrężnie się dostałem, ale naprawdę nie trzeba było tutaj wielkim hakerem być, żeby dotrzeć do danych. One są na stronie Motorola po prostu. Sharp wrócił, mówiliśmy o tym wielokrotnie, mówiliśmy przed IFą z telefonikami B12, Aquos C10 i Aquos D10. Byli na IFA, jest. Trudno o nich również cokolwiek powiedzieć, jakieś takie średniaki. Zobaczcie sobie relacje, macie średnie podlinkowaną, Jola była u nich na premierze. Opisała te telefony. Adam chyba znalazł tego Palma Pepito w końcu, tego malutkiego, o którym mówiliśmy dwa tygodnie temu z wyświetlaczem 3,3 cala. Marką Palm, słuchajcie, zajęło się TCL, które najpierw produkuje Alcatela, no,
Dwa, że produkuje BlackBerry, w tej chwili trzecią markę wzięli, która rzeczywiście była marką zmarłą. Wzięli Palma i będą robili dziwny malutki smartfon. Fajnie dla będzie Verizonu. Koło tego 7-calowego Honora wyglądał. No, będzie nieźle. Ten malutki Palm ma mieć Snapdragona 435, 3 giga RAM-u, 32 flesza i bateryjkę 800 mAh, to takie jest, no, słuchajcie. No i ekran HD, co przy tej przekornej, to faktycznie może fajnie wyglądać. Niesamowite, 3,3 cala, naprawdę. Zresztą to samo powtórzył któryś z userów dzisiaj naszych, że tak 4,5 cala, tak? No to już jest, tego ludzie szukają, ale 3,3, no kto tam naprawdę? Ja wiem, może, zrobili specjalny interfejs, taki jest w kółeczku. Może dla krasnali jakiś. Nie. To kurczę, to wiemy, się chyba nie uda. Wiemy, kiedy będzie premiera nowych Pixeli. Pixel 3 i Pixel 3 XL zadebiutują 9 października. Na wtedy przynajmniej Google wysyła zaproszenie. I to, słuchajcie, chyba tyle. A, Adam tam wyraził jeszcze życzenie, że może Google Assistant w końcu zacznie mówić po polsku. Ja się chyba już przestałem łudzić. Ja się nie łudzę, bo ja coś wiem, ale nie wolno mi powiedzieć. To on się nie łudzi. W każdym razie, gdyby Google Assistant nagle przemówił po polsku, gdyby się jeszcze okazało, że na przykład usługi głosowe Google'a są offline po polsku, czego można doczekać nie wiadomo od kiedy. Aż tak dobrze to chyba nie będzie. Byłoby cudownie, ale... Dobra, pożyjemy, zobaczymy. Ale życzę Wam, żeby wreszcie zaczął asystent gadać po polsku, bo cholera to jest... Przepraszam Was, słuchaj, bo nagadaliśmy w tym tygodniu oczywiście bardzo długo. No ale 2 tygodnie nas nie było, to niech dostaną ci ludzie za swoje. Mieliśmy zaległości, była IFA, w związku z tym przepraszam Was bardzo. Chętnie gadałbym więcej, bo jak już zacznę gadać, to trudno mnie zatrzymać, ale skończę. Straszna gaduła, straszna. O, już mówię Wam. Cały dzień siedzę przy biurku i gadam. No. Cóż, życzymy Wam miłego weekendu. Żeby właśnie. może nie deszczowo w każdym razie. My tu mamy ładnie ciepło. To się chmurzy, no ale dobra, będzie ładnie. Widzimy się za tydzień z nowymi pomysłami. Na pewno z zapowiedzią nowych smartfonów i z fajnymi nowymi rzeczami, które w branży wyskoczą nam w tym tygodniu. Cześć. Trzymajcie się, cześć, miłego weekendu.